Widziałeś UFO? Widziałem. Opowiedz. Dwa razy. Opowiadaj. Dwa razy. To też było wydarzenie, które no, niesamowicie mi zmieniło umysł w ogóle. Pierwszy raz. Blok na horyzontalnej, czwarte piętro. Okej. Widzę przed sobą podwórko. Ale poczekaj, miejsce akcji, idziesz sobie ulicą, tak? Nie. Masz lat? Mam 6 lat, chodzę do zerówki. Okay. To jest mieszkanie, gdzie mieszkam z rodzicami. Nieduże takie jednopokojowe mieszkanie. Na czwartym piętrze ulicy horyzontalnej w bloku. Rodzice coś robią w kuchni. Ja się ze sobą zajmuję, chodzę sobie po pokoju i w pewnym momencie podchodzę do okna i widzę nad blokiem pomarańczową kulę światła o średnicy mniej więcej troszeczkę większej niż księżyc, która sobie przelatuje nad blokiem, nad domkami. Nie jest to na pewno balon, bo leciało to za szybko i świeciło tak własnym światem, czyli to nie było coś oświetlone z zewnątrz. Po prostu jednostajne światło. I taka kula przeleciała i schowała się za wieżowcem. Ja wtedy, mając 6 lat, już poczułem bardzo mocno, że to jest coś obcego. Ja wtedy nie wiedziałem za bardzo, co to jest UFO, co to są kosmici, ale miałem w sobie tak straszliwy lęk, że to jest coś obcego, nie z tego świata, że po prostu przeraziłem się do tego stopnia, że znalazłem kąt między ścianą a ścianą szafy. Wziąłem sobie takie drewniane szachy mojego taty i przez 2 godziny ja siedziałem z głową między w tym kącie i ja te szachy układałem. Bałem się popatrzeć w okno, bo widziałem, miałem świadomość już wtedy, że widziałem coś obcego. Coś, co nie pochodzi jakby z naszego świata. To jest niesamowite, bo z jednej strony można powiedzieć, że tu nie ma żadnego dowodu na to, tak? Widziałeś światło, nie tak. Ma racjonalizacji u tego. Dokładnie. Ja nie mówię, że to był statek obcej cywilizacji. Mhm. To było coś obcego, tak, bo ale świadomość zobaczenia czegoś tak dziwnego no, spowodowało niesamowitą zmianę we mnie. I potem gdzieś zaczęło się właśnie, no tak, dowiedziałem się, co to jest UFO, że to mogą być mieszkańcy innych cywilizacji, to może był ich pojazd kosmiczny, a więc kosmos, a więc gwiazdy. I wtedy gdzieś to zainteresowanie kosmosem zaczęło być we mnie coraz większe. Wtedy zaczęły się właśnie pierwsze rysunki tego kosmosu, jakieś statki kosmiczne, wtedy pierwsze fascynacje gdzieś tam komiksem, a jak komiks, to o kilka komiksów się fantastycznych pojawiło też. I ten kosmos coraz większą rolę zaczął we mnie odgrywać. I ta historia, myślę, że miała niesamowicie, bardzo mocny wpływ, bo później już następne lata, to już była wielka fascynacja wszystkim, co było science fiction. Nie jeden się zachłysnął, całe pokolenie nasze praktycznie miało. Każdy odcinek programu Sonda, to wiadomo, musiałem to zobaczyć. No, fantastyka, Feniks. Otóż to, jasne. Tak. Druga moja obserwacja, to już wyglądała zupełnie inaczej, bo już miałem około 13-14 lat i byłem akurat w domu u moich dziadków, tam w Krotoszycach, był, nie wiem, czy to z okazji jakichś świąt, czy coś. W pokoju wyprosiłem, akurat nocowałem w pokoju z babcią i ktoś tam jeszcze, chyba brat mój spał. Wyprosiłem ją, czy mogę cichutko sobie włączyć kino nocne, bo akurat leciał film Brudny Harry i chciałem go zobaczyć. No to babcia mi tam pozwoliła mi. No i tak siedzę sobie przed tym telewizorem, oglądam Brudnego Harry'ego. Tutaj mam okno, tu mam telewizor. I nagle tak kątem oka zobaczyłem światło, które się unosi. I znowu zobaczyłem podobną kulę światła, tylko że już troszeczkę jakby lecącą szybciej i jaśniej świecąca. Tamta była pomarańczowa, a ta była taka bardziej żółtawa, cytrynowa takie światło. I właśnie tak sobie przeleciała. Zobaczyłem w oknie i myślę sobie, o, kosmici też jeszcze nie śpią. I wróciłem do tego filmu. Ile 13 lat miałem wtedy. Okay. I wróciłem sobie do filmu. I gdzieś dopiero na drugi dzień tak ting, w głowie mi coś się... Jejku, ja znowu widziałem UFO. Kurczę, to było UFO na pewno. A to tak przeleciało, popatrzyłem, o, kosmici znowu nie śpią i dalej film sobie oglądam. Inaczej zareagowałem zupełnie. Okej, tak, Brudny Harry, kosmici. Ja nadążam, więc staram się nadążyć. No w porządku. I rozumiem, że to był pierwszy i drugi raz. 13 lat, ostatni raz. A co później widziałem różne jakieś dziwne rzeczy, ale bardzo łatwo sobie to później wyjaśniłem. To były albo jakieś satelity, których po prostu ich trajektoria ruchu była... Ale to nie były te dwie kule światła z sześci? Kul światła już nie widziałem. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.